Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Strzelił 4 gole w 3 ostatnich meczach. Transmisja już za chwilę. Miło nam Państwa powitać na zasłużonym Parc des Princes. To właśnie na tym obiekcie zagrają dziś piłkarze. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Liga francuska kończy dziś rozgrywki i już teraz możemy powiedzieć, że będziemy tęsknić. PSG zmierzy się z FC Metz. Na pewno był to ciekawy sezon, niezależnie od dzisiejszego spotkania, ale miło będzie, jeśli oba zespoły potraktują ten mecz poważnie, dowiodą profesjonalizmu i nim piłkarze rozjadą się na zasłużone urlopy, zakończą rozgrywki mocnym uderzeniem, dając z siebie wszystko. Myślę, że kibice na to zasłużyli. Znajduje tam Kyliana Mbappé. To Messiego. Zablokowany ten strzał. I oto z piłką Leo Messi. Mbappé, będzie groźnie. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Mogli objąć prowadzenie, ale podwują. I teraz trener daje upust zrozumiałej złości. Teraz już możemy oficjalnie i z czystym sumieniem powiedzieć, że dziś na murawie zobaczymy nowych mistrzów. Po ostatnim meczu, Jacku, to już pewne. Tak, mają to, ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał w krótki ruch, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił. Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego kąt. Jaka radość w sztabie trenerskim. Cieszą się z tego prowadzenia. Na pewno nie chcą go oddać. No to mamy 1-0. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Leo Messi. Gej. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Szybka decyzja, błyskawiczna realizacja. Ale niestety nic z tego nie będzie. Spalony. Zapowiadało się ciekawie, ale trochę za szybkie wyjście do przodu. Minimalny brak porozumienia. Ale przy tym tempie to się zdarza i takie ryzyko jest wliczone w szybki atak, w próbę zaskoczenia obrony. Otrzymałem informację, że przed momentem padła bramka na Stade Orange Vélodrome. Mamy pierwszą bramkę dla drużyny ze Strasburga. Na listę strzelców wpisuje się Habib Diallo. Zdobył bramkę po niezłym driblingu. Obecny wynik brzmi 1-0. Jest 19 minuta meczu. Bardzo dziękuję za informację. Idrissa Gueye. Leo Messi. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Znakomicie teraz udaremniona próba dośrodkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. To Messiego. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Piękne uderzenie z rzutu wolnego. Poezja!
Obejrzyjmy to jeszcze raz, bo naprawdę jest na co patrzeć. Świetnie podkręcona, odchodząca piłka przerzucona nad murem. Gol na pewno kandyduje do miana bramki tygodnia. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. No to mamy 2-0. Dostaję informację, że padła bramka w spotkaniu Rennes. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla zespołu Rennes. Obecny wynik brzmi 1-0. Mija 29. minuta meczu. Bardzo dziękujemy. Ładnie rozgrywają tę akcję. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony, dzieli się radością z kibicami. Dobrze przeprowadzona ta akcja. Tomku, przyjemnie się patrzyło, jak cierpliwie budują ten atak. Drugi zespół mógł się tylko przyglądać, bo nie miał za wiele do powiedzenia. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Piłkarze PSG wyraźnie częściej są w tym meczu przy piłce. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. Zapachniało tu hat-trickiem, no ale nie tym razem. Jeszcze. Przy tej formie, jaką nam dziś zaprezentował, to jeszcze będzie miał okazję powiększyć swój dorobek. Jestem o tym przekonany. Dobrze teraz w obronie, świetnie się ustawili, znów mają piłkę. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Leo Messi, Kylian Mbappé. Mbappé. I tracą teraz piłkę. A teraz będzie dobra okazja. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego, no i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Messi. I piłka wychodzi poza boisko. Ależ blisko było z tego wolnego. Spory teraz pech. Mogła się odbić od poprzeczki i wpaść. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Nicolò Barella. Dowiadujemy się właśnie, że padła bramka na Stade Orange Vélodrome. Tak, to jest kolejny gol dla Strasburga. Daje im to prowadzenie 2-0. Mija 47. minuta meczu. Dziękujemy za te informacje. Verratti ma teraz piłkę. Verratti znów przy piłce. Nie daje się teraz zatrzymać.
I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Barella. Kylian Mbappé. Ma teraz szansę na gola. Gol! O la la! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się. Palce lizać. Co za strzał. Ten wolej aż poderwał kibiców z miejsc. Ależ fantastyczne uderzenie. Instynktowne ułożenie ciała i piłka zatrzepotała w siatce. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. I mamy nowego gracza PSG na boisku. I po tej bramce jest 4-0. Już wkrótce czeka nas mecz, na który czeka cały piłkarski świat, czyli wielki finał UEFA Champions League. Paris Saint-Germain zmierzy się z Manchesterem United. Dla każdego fana futbolu w Europie, a pewnie i na świecie, to szczególny dzień. Wszyscy czekaliśmy na finał UEFA Champions League. Mam nadzieję, że obie ekipy zafundują nam wspaniałe widowisko. Chwila, pachnie tu golem. O, doskonała interwencja. Naprawdę nie każdy by dał radę. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Daleka piłka z rogu. Strata, przejmują piłkę rywale. Sergio Ramos, Messi, Simons. Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Ramos. No i mamy, proszę Państwa, zmianę rezultatu w meczu, który równolegle gra drużyna Rennes. To trzecie trafienie dla ekipy Stade Rennais. Martin Terrier zdobył tę bramkę, wpakował piłkę do siatki uderzeniem głową. Prowadzą teraz 3-0. Mamy 74. minutę. Bardzo dziękujemy. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła. I co, mili Państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. I proszę Państwa, jest bramka w spotkaniu Nantes. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla FC Nantes. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Mamy 80. minutę. Dziękujemy za tę informację. Nicolo Barella, Leo Messi, teraz poszedł, jest za obrońcami, ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa.
Na 11 metr z rogu. Próbuje szczęścia, ale strzał zablokowany. Będziemy mieli podwójną zmianę. Wrzuca piłkę przed bramkę. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Głęboka ta centra z narożnika. No i nic z tego nie będzie. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Okazja, Leo Messi. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. A Messi pokazał, że nie trzeba mieć postury zapaśnika, żeby sobie poradzić z rywalem na plecach. Bardzo ładnie to zrobił Argentyńczyk. A więc pogrom. 6-0. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.